Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Sztosu i dzisiaj chciałem wam pokazać bitewkę na czołgu, który właśnie widzicie. Jest to pojazd T-103 co mogę o nim powiedzieć? Jest on do kupienia w sklepie za 8000 obligacji, przynajmniej był. Ja to zrobiłem i niestety powiem tak, gdyby kosztował 2000 albo 3, można by było się nad tym zastanowić, ale że kosztuje 8, to powiem, kasa wtopiona w błoto. Mogłem ją w zasadzie wyrzucić w błoto, tą kasę, też by się nic nie stało. Co z tym pojazdem jest nie tak, a co jest tak, jak być powinno? Otóż, pojazd jest według mnie nawet żwawy, jedzie tam te około 40 na równym terenie. Prędkość cofania ma tam nawet niezłą, standardową zresztą. Następnie, pojazd jest duży, to jest już minus niestety. I ma cienki pancerz, nie wliczając w to jarzma, które i tak puszcza. I teraz, pierwsza rzecz, jaka chciałem zauważyć, jak można pojechać. Można pojechać na E5 i walić wszystko na linii 1-2, co się rusza. Można jeszcze pojechać na kwadrat C6 i walić w czołgi na B8. Troszeczkę trzeba by było podjechać, ale można. Ja niestety... jeszcze można zostać oczywiście na kwadracie tutaj D6 i walić w czołgi na D6. No ale ja postanowiłem, że wjadę. To była i dobra, i zła decyzja. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Zobaczyłem, że jedzie TS5. Stwierdziłem, że można go ucelować. Widzę, że tu można strzelić. Zrobiliśmy wymianę strzał za strzał. Niestety mój błąd, mogłem wjechać i strzelić w FV-a. No ale... działo jest dobre. Nie mogę się do działa przyczepić. Ewentualnie o jedną rzecz, ale to za moment. Tu zrobiłem błąd. Bo tak, Leopard by nie przebił Fejza. No może jakimś tam przypadkiem, bo ma najlepsze działo. Typa 5-9 przebiłby. Bo by podjechał typ i by został przebity. Ja wyjechałem, ja zebrałem i jeszcze wymiana wyszła na moją niekorzyść, bo 80 HP w plecy. Ja strzeliłem go za 401, on 481. Więc zastanowiłem się, co mogę zrobić. Patrzę, że na tył mi wyjeżdżają. Czemu powiedziałem, że działo jest dobre? Działo jest dobre, ale jedną poprawkę bym mu wrzucił, może dwie. O co chodzi? Działo jest bardzo fajne. Jest to 130, która ma 440 uszkodzeń, 258 przebicia na podstawowej amunicji. Co mi nie pasuje? Uszkodzenie na strzał. Gdyby było 500, byłby zarąbistym pojazdem. Na Goldzie mamy też amunicję przeciwpancerną, która ma 307 przebicia. Dałbym mu 320 i nie przyczepiłbym się. Następnie, co się okazuje, hajaki mamy nawet optymalne, bo to jest jednak 65 przebicia, 580 uszkodzeń. No też bym dał lepsze te hajaki troszeczkę, jeżeli chodzi o uszkodzenia, bo przebicie jest dobre. Tu się zastanawiam, czy można zjechać i pojechać na linię 8, żeby klepać ciężkie czołgi, ale stwierdziłem, że z taką ilością HP nie ma to sensu, zostanę zdjęty pierwszym strzałem. Więc postanowiłem, pojadę na tutaj linię E, żeby walić w czołgi na linii 2. Patrzę, że Sterfała mogę ściągnąć na strzał, ale oczywiście się okaże, że musi wylosować mniej. I teraz, jeżeli chodzi o moduły, bo widzicie, że celownik jest mały i szybko skupia. Pierwszym modułem, jakim musimy zamontować, jest to dosyłacz. Następny to jest ulepszony system naprowadzania. I wszystko to kończymy ulepszonym mechanizmem obracania. Z uwagi, że zmniejsza to troszeczkę rozrzut, przyspiesza celowanie i dajemy szybszy czas przeładowania. Jeżeli chodzi o załogę, załoga. U dowódcy musi być żarówka, później musi być naprawa. Nawet nie myślcie, żeby na drugi perk tu dawać jakikolwiek kamuflaż. To jest za duży czołg, żeby ten kamuflaż miał rację bytu tutaj. Więc na drugi perk u wszystkich dajemy braterstwo broni, a później to już co tam, kto tam uważa za słuszne. Jak ktoś chce sobie dać maskowanie, które nie wiem, jest tu po co, to może dać maskowanie. Jak ktoś chce dać tam jakiś strzał z biodra, gładka jazda, gaszenie pożarów, intuicja i tak dalej, też może dać, nie widzę w tym problemu. Tutaj źle przycelowałem psu, ze względu, że celowałem zamiast w kadłub, to w obrys, gdzie jest ta wieża troszeczkę obrotowa. Tu warto zaznaczyć w tym pojeździe, wieża jest obrotowa o 360 stopni, z tym, że ona jest troszeczkę mułowata według mnie.
ale lepiej jest mieć wieżę wolną, ale obrotową, niż jej nie mieć. Takie jest przynajmniej moje zdanie, że w niektórych przypadkach ta wieża się sprawdza lepiej. Następnie. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym pojeździe? Działo jest dobre, no pancerz... Pancerz to jest, ale go nie ma, więc pancerz to jest w zasadzie firanka. Tak możemy to nazwać, firanka, nie pancerz. No bo niestety, mając tam 100 parę milimetrów, no to tak trochę bym powiedział, że no nie jest to za dobrze. Jedyny pancerz to jest na jarzmie, to jest koniec. Działo jest celne, mobilność jest dobra. No, maskowanie, no to wiadomo, maskowanie jest jakie jest, to jest wielki pojazd, więc tego nie ukryjemy, choćbyśmy tu mieli 3 perki na maskowanie, 6 siatek do maskowania, no i może jeszcze byśmy dołożyli coś. Następne co by było, to według mnie warto zaznaczenia zasięg widzenia. No standardowo jak w TD-ku jest on słaby, nie dawałbym tu nic poza ewentualnymi perkami na po prostu na spota. O co chodzi z pancerzem, to jeszcze wrócę na 2 sekundy. Tu są dwa garnki, tu jest kolejny garnek, gdzie już mam 3 garnki. I ostatnie, wieża jest ciut okła, czasem to dingnie, ale głównie jarzmo. I to jest nic poza tym. Gdybym miał wybierać między tym pojazdem, lub pojazdem typu Canonen 105, wybrałbym raczej Canonena 105. I generalnie każdy czołg, który jest typu TS5, typu Scorpion G, typu Su-130PM, typu Canonen, typu inny, jest lepszy. Z mojej strony to by było na tyle. Wydajcie znać, jakie byście chcieli kolejny pojazd na film. I życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.